Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, dzięki mandatowi, jakiego udzielili nam Polacy, możemy kontynuować także politykę zagraniczną rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednym z kluczowych pytań w polityce zagranicznej jest to, na ile można ją prowadzić asertywnie w relacji do zasobów, jakie się posiada. Bo nasza polityka jest i powinna być ambitna, ale realistyczna. Pamiętająca o tym, że co prawda stanowimy 7,6% ludności Unii Europejskiej, ale mimo iż nasz PKB się potroił za wolnej Polski i mimo że w ostatnich kilku latach w odróżnieniu od większości krajów nadal zwiększyliśmy nasz PKB łącznie z tym rokiem o 18%, to stanowi on 2,9% PKB całej Unii Europejskiej. I używając sportowej metafory, pytanie, czy dysponując takimi zasobami, prowadzimy politykę zgodnie z naszą wagą gatunkową, poniżej czy też powyżej. Niech fakty mówią same za siebie. W zeszłym roku premier Donald Tusk i prezydent Komorowski byli gospodarzami prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który Warszawę wybrał jako miejsce na spotkanie się z całym naszym regionem. I to tu w Warszawie spotkało się 20 prezydentów i premierów z całego regionu. Można powiedzieć, Stany Zjednoczone, tradycyjny sojusznik, po prostu lubi nas. Ale kilka tygodni temu także Warszawę jako miejsce spotkania dla całego regionu wybrał przywódca drugiej potęgi gospodarczej świata, Chin, premier Wen Jiabao. Raz to przypadek, ale dwa razy to już trend. I to oznacza, że Polska, dysponując swoimi zasobami, boksuje ponad swoją wagę gatunkową. W ostatnich tygodniach wszyscy śledzimy z niepokojem trend wydarzeń na Ukrainie, ale wszyscy możemy z satysfakcją skonstatować, że Europa uznała polskie argumenty, że tak, niektóre rzeczy trzeba krytykować, ale że dialog jest lepszy od bojkotu. A w ostatnich dniach wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zewnętrznej ogłosiła, że ambasadorem Unii Europejskiej w Kijowie będzie polski dyplomata Jan Tombiński. Jakoś nie usłyszałem od tych, którzy przez rok prowadzili propagandę klęski w tych sprawach, gratulacji pod adresem polskiego dyplomaty. W ostatnich dniach mieliśmy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie był to szczyt transformacyjny. Ogłoszono zaledwie kilka spraw. To, że natowska obrona przeciwrakietowa już działa, to, że NATO jest nadal otwarte na nowych członków i to, że zdolności obronne sojuszu muszą wypełnić jego koncepcję strategiczną. Czyli trzy rzeczy, na których Polsce szczególnie zależało. I chciałbym zwrócić Państwa uwagę nie tylko na to, co osiągnęliśmy, ale na to, jak to osiągnęliśmy. Najpierw mrówcza, wytężona praca naszych dyplomatów, później stanowisko rządu przekazane prezydentowi, prezydent zwołujący Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która to stanowisko zatwierdziła i zgodne, energiczne współdziałanie na samym szczycie pomiędzy przedstawicielami wszystkich polskich władz. Wydaje się to rzeczą oczywistą, ale przecież pamiętamy, że nie zawsze tak bywało. I tylko jeden zgrzyt. Nawet w sprawie tak ważnej dla Polski, jak szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zabrakło szefa największej partii opozycyjnej.
Proszę Państwa, przygotowujemy się do emocji sportowych, ale przyznam się, że jako minister spraw zagranicznych patrzę na Euro 2012 także z punktu widzenia polityki zagranicznej, z punktu widzenia promocji naszego wizerunku w Europie i na świecie. Bo nie oszukujmy się, nie wszystko nam się jeszcze udało. W większości wskaźników wolna Polska dzisiaj plasuje się pomiędzy 20 a 30, 35 miejscem na 200 krajów członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale jest jeden wskaźnik, gdzie odstajemy. Tym wskaźnikiem jest ranking marki krajów. W tym rankingu jesteśmy niestety poniżej 70 miejsca. Co to oznacza? To oznacza, że polska rzeczywistość jest znacznie lepsza od polskiej marki. To także oznacza, to jest moje osobiste doświadczenie, że prawie każdy obcokrajowiec, który Polskę odwiedzi, wyjeżdża z niej z lepszym zdaniem o naszym kraju niż przyjechał, niż stereotyp, który miał w głowie. Co to oznacza, jeśli chodzi o Euro 2012? Że jest to kapitalna okazja do promocji naszego kraju, do pokazania setkom tysięcy ludzi wolnej Polski jako kraju sukcesu, jako kraju nowoczesnego, jako kraju, który da się lubić. I w związku z tym, także jako minister spraw zagranicznych, chciałbym zaapelować do rodaków, abyśmy pokazali Polskę od jak najlepszej strony, abyśmy pomogli przy okazji tej imprezy wypromować naszą markę. My mamy pozytywne emocje związane z Euro 2012, ale nie o wszystkich można to powiedzieć. Ze zdumieniem dzisiaj usłyszałem w radio cytowanego posła naszych konkurentów, który mówi: nie wstydzę się polskiej koszulki, polskiej reprezentacji, brzydzę się jej. To mówi legendarny bramkarz naszej reprezentacji, dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Tomaszewski. Dopytywany przez dziennikarza: ale prezes patriota nie rozumie pańskiego patriotycznego wzburzenia i uniesienia? Pan Jan odpowiada: rozumie tylko tyle, że jednak interesy partyjne wymagają tego, żeby się podporządkować i żebym ja po prostu był bardziej populistyczny. Panie Janie, pan się nie krępuje, jest pan dobrym uczniem prezesa. Dzielenie Polaków na lepszych i gorszych patriotów, prawdziwych i nieprawdziwych patriotów, to wasza specjalność. Sport i polityka mają sporo wspólnego. Użyłem już bokserskiej metafory, ale pamiętam też wydarzenie z kampanii wyborczej z zeszłego roku, gdy to miał miejsce mecz bokserski pomiędzy Tomaszem Adamkiem a ukraińskim bokserem, chyba Witalijem Kliczko. Nasz Tomasz Adamek stanął do walki z olbrzymem ukraińskim i odwaga mu się oczywiście chwali. Ale skończyło się tak, jak się skończyło, nokautem i poharataną twarzą Tomasza Adamka. I wtedy, oczywiście była kampania wyborcza, więc każdy chwyt dozwolony, pan prezes Jarosław Kaczyński napisał do Tomasza Adamka pismo, które uważam za taki kluczowy tekst w zrozumieniu filozofii naszych konkurentów, także filozofii w dziedzinie polityki zagranicznej. Pan prezes Kaczyński napisał, cytuję: walka jest dowodem na to, że można przegrać i pozostać niezwyciężonym. Proszę Państwa, to jest właśnie ta filozofia. Znaczy rzucić się na olbrzymia, dostać lanie, a potem uważać się za zwycięzcę moralnego.
i w polityce zagranicznej chcieliby to samo. Nawrzucać potężniejszym sąsiadom, a gdy przyjdzie co do czego, to obnosić się z moralną wyższością. My prowadzimy inną politykę, politykę ambitną, ale realistyczną. I ja tak w sporcie, jak i w polityce zagranicznej ani się nie wstydzimy naszej koszulki narodowej, a naszej reprezentacji życzymy zwycięstwa prawdziwego, a nie moralnego.